W imieniu całego Namiestnictwa Zuchowego zapraszamy Was ponownie na zbiórki dla zuchów z całego Chówca, abyśmy wspólnie przygotowali się do świąt. Fajnie spotkalibyśmy się wszyscy na spotkaniach organizowanych dla wszystkich gromad, ale dla naszego wspólnego bezpieczeństwa jesteśmy dzisiaj w domach. Pamiętajcie, jeśli teraz będziemy odpowiedzialni, szybciej spotkamy się na żywo. Mamy już grudzień, co oznacza, że trzeba przygotować się na przyjście gwiazdora. Ale mamy tu same zuchy, które o prezenty nie muszą się martwić, bo na pewno były grzeczne, prawda? Dzisiaj ruszamy do zuchowej fabryki zabawek. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że kiedyś nie było takich kolorowych, pięknych i różnorodnych zabawek, jakie są teraz? Nasi dziadkowie i pradziadkowie mieli znacznie mniejszy wybór. To nie znaczy jednak, że nie mieli wcale zabawek. Niektórymi z nich bawimy się nawet do dzisiaj, chociaż różnią się chociażby wyglądem. Przedstawimy Wam dzisiaj kilka z nich. Chociaż moje puzzle przedstawiają afrykańskie słonie, pierwsze puzzle, które powstały, przedstawiały mapy świata. Zostały wymyślone w 1767 roku przez Johna Spilsbury'ego i miały pomóc chłopcom i dziewczynkom w nauce geografii. Historia lalek sięga kilku wieków przed naszą erą. Pierwsze tego typu zabawki wykonane były z gliny albo z drewna i dlatego nie zachowały się do naszych czasów. 100 lat temu powstały lalki z masy papierowej, porcelany oraz drewna i wosku. Ubrane w aktualnie modne stroje. Pierwsze lalki z plastiku powstały najpóźniej. Są to lalki tego typu albo lalki Barbie. Od średniowiecza popularne były drewniane koniki na kiju, z których nieco później wyrosły konie na biegunach. Nic dziwnego. Koń w średniowieczu spełniał ważną funkcję. Dosiadali go między innymi rycerze, którzy walczyli na jego grzbiecie. A jeśli chcielibyście stworzyć własną zabawkę, to teraz mamy dla Was propozycję. Będziecie potrzebować słoika z wieczkiem, plasteliny, kleju, najlepiej gorącego, brokatu, a także wody. Ulepcie z plasteliny 3 kulki, które ustawicie później na kształt bałwana. Doczepcie mu guziczki, doróbcie nosek. Możecie też zrobić kapelusz. Przymocujcie bałwana do podstawki, do nakrętki. Wlejcie do słoika wodę. Niezbyt dużo, żeby zostało jeszcze troszeczkę miejsca. Nie wiem, czy nie będzie za dużo. Dajcie brokat. I ostrożnie, bardzo ostrożnie zakręćcie, najlepiej poproście rodziców. Plastelinę możecie zastąpić modeliną i wypiec w piekarniku. Dzięki temu figurki będą twarde i nie stres od kształtu. Gorący klej także najlepiej przyklei nasze wyroby na nakrętki. Taki piękny słoik możecie wręczyć komuś na prezent, ale pamiętajcie, aby pięknie go zapakować. Wyślijcie zdjęcia wykonanych słoików do swoich drużynowych, a jeśli chcecie pochwalić się, w jaki sposób pakujecie prezenty, nagrajcie filmik i pokażcie innym zuchom z gromady.